Pochwalony Jezus Chrystus, witam Was w kolejnym odcinku Pytań i Odpowiedzi. Dzisiaj pytanie od Arka. Chciałbym zapytać o grzech związany z nieczystymi myślami, a przyjmowaniem Komunii Świętej. Czyli czy mając nieczyste myśli można przystąpić do Komunii Świętej? No, to nie jest sprawa, że odpowiedź będzie tak albo nie. Zależy, jakie to są myśli nieczyste. Najczęściej można. Najczęściej. Dlatego, że człowiek wierzący nie będzie wchodził w jakieś rozbujałe fantazje erotyczne świadomie. Tylko no, po prostu gdzieś się zapomniał albo ma jakieś skojarzenia. No ale jeżeli to jest taka sytuacja, że siadasz i specjalnie sobie teraz fantazjujesz, że kogoś gwałcisz albo z kimś współżyjesz, no to no, raczej po takim czymś do komunii chyba nie należy pójść, tylko pójść do spowiedzi. Ale najczęściej to nie ma w tym ani dobrowolności, ani świadomości, a jeżeli ta dobrowolność się pojawia, czy świadomość, to dopiero w pewnym momencie, potem jest gdzieś trudno zatrzymać i się wycofujesz, ale myślisz, że no, 2 minuty za późno. Tak to mniej więcej wygląda i to nie jest coś, czym trzeba biec od razu do spowiedzi. Możesz to powiedzieć przy okazji spowiedzi, która będzie, ale to nie jest tak, że nie można z tym pójść do Komunii Świętej. Trzeba też sobie zdawać sprawę, że osoby, które gdzieś są słabe w sferze seksualnej, podczas mszy świętej są też torpedowane przez złego ducha pokusami seksualnymi. I właśnie wtedy, podczas mszy świętej, podczas modlitwy, kiedy do modlitwy idą, to gdzieś zły duch mocniej w nich uderza, właśnie myślami nieczystymi. I zadają sobie pytanie, jak to się dzieje, że ja właśnie w tym momencie, kiedy jestem przy Panu Jezusie, kiedy jestem blisko, akurat teraz mam takie myśli, bo wtedy zły cię bardziej atakuje, przeszkadza w modlitwie i teraz te pokusy czy te myśli no absolutnie nie są grzechem, tylko to są pokusy. Nawet jeżeli pojawiają się, a ty bronisz się, poddajesz, no to jest gdzieś walka duchowa i w walce duchowej to nie chodzi o sterylność, tylko o zmaganie się też, żeby patrzeć dalej w Jezusa. Także tutaj, Arku, musisz, no, to jest odpowiedź do każdego, również do mnie, nie spinać się, gdy się takie pokusy i myśli pojawiają i raczej mieć tendencję, jako człowiek wierzący, że ja mogę wtedy pójść do Komunii Świętej, mieć taką tendencję, ale jeżeli widzisz, że rzeczywiście świadomie fantazjujesz, wchodzisz, to rozbujały, jesteś i tak to się wszystko rozwija, no to trzeba z tym pójść do spowiedzi. Także tutaj tak mniej więcej ja bym to wytłumaczył. Nie wiem, czy jasno, czy nie. Chcecie coś dopowiedzieć? Komentujcie. Mamy otwartą możliwość dawania komentarzy. Także Was do tego bardzo zapraszam. Dzięki za wysłuchanie. Naciśnijcie subskrypcję, dzwoneczek koniecznie, żeby być informowanym o kolejnych odcinkach. Kciuk w górę i do zobaczenia. Dobrego dnia.